Pierwsze mecze najciekawszej pary pierwszej rundy play-off pomiędzy Chris Paulem września a Stalą Nysa miały dwa zupełnie różne oblicza. W sobotę żadnych szans rywalom nie dali gospodarze, pewnie wygrywając 3-0. W niedzielę drużyny całkowicie zamieniły się rolami. Choć jeszcze pod koniec pierwszego seta nic na to nie wskazywało. 21-16 prowadziliśmy w pierwszym secie. Niestety nie utrzymaliśmy tego wyniku. Przegraliśmy 0-3. Ja żyję bardzo. Nie mogę zaatakować, nie mogę zagrać, więc w jakiś inny sposób troszeczkę reaguję. Kibicom to się podoba, jest fajnie. W jaki sposób szkoleniowcowi Stali udało się zmotywować drużynę po sobocie? Trener od razu po wczorajszym meczu powiedział, że to jest pierwszy mecz z playoffów. Tak, gramy ich w razie do trzech zwycięstw, tych meczów może być pięć, a to była tylko pierwsza porażka, więc od razu o tym zapomnieliśmy, postaraliśmy, po prostu skupiliśmy się na swojej własnej dobrej grze i to zaprezentowało dzisiaj. Momentami pomiędzy zawodnikami obu drużyn mocno iskrzyło. To jest troszkę gra, tak? No my się z zawodnikami z Rzeszy dobrze znamy. Dużo zawodników grało ze sobą w zespołach, tak? No to jest takie przygadywanie pod siatką. No ale to już mówię, no po meczu wszystko jest ok, to jest element gry, żeby troszeczkę przeciwnika wytrącić z równowagi. Wychodzi to, czasami to różnie, no ale dzisiaj na naszą korzyść, tak? Wygląda na to, że na naszą korzyść. Kto ma większe szanse przed rewanżem w Nysie? Cały czas 50-50, to są szanse przed play-offem i teraz po dwóch meczach takie same szanse. Przypominamy, że mecze numer 3 i 4 w najbliższy weekend w hali Nysa. Kto jeszcze nie ma biletu, radzimy się pośpieszyć.